Doszło do małych komplikacji. Zatrzymali mnie na granicy, ale puścili, idę dalej. Po sprawę paszportową przeszedłem. Teraz mnie gości ciągnie do jakiejś budki. Chyba wojskowa budka. Nic mnie nie pytali, kurwa, oni mnie nie pytali. Zamieniłem tylko 10 dolarów. Będę strzelał pawiana, że tylko tyle mam. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. W ogóle to tutaj, co widzicie, to jest granica. Czyli nicość. Komisariat. Spodziewaliście się pewnie jakiegoś normalnego komisariatu? Nie wiem, pan poszedł chyba szukać oficera. Ja zaczynam się bać. Mówiąc krótko, jestem bardzo wystraszony, że mnie nie puszczą z... Nie chcę, żeby mi zabrali kamerę, dlatego ją chowam, jak ktoś przychodzi. Sprawa wygląda następująco. Jeżeli mi nie dadzą ochrony i nie będą mnie transportować tak jak jednego z podróżników, o którym czytałem, to będzie mnie czekać 600 km Baluchistanu. A ktoś z was może się orientuje, to nie jest za dobra dzielnica. Powiedzmy, że to jest tak, jakby chodził, nie wiem, Arab czy Murzyn po Nowej Hucie lub po Radomiu. To się może bardzo źle skończyć. Tylko ja tu mówię o ucięciu głowy, nie o dostaniu w pierdol. Bardzo się boję, po raz pierwszy gdzieś tam w duchu proszę o pomoc. A że może się uda, może się nie uda, zobaczymy. Nie do końca wiem, o co chodzi, ale przyszedł jakiś generał, ma zajebiście dużo tych, wiecie, barytki to się nazywa? Wiecie, to takie od medali, chyba barytki, nie pamiętam. Przyszedł, no i coś tam gada, wiecie, w okularach, w berecie, tak wygląda trochę amerykańsko. I powiedzieli mi, że dzisiaj śpię tutaj. Jestem na granicy i śpię, kurwa, na granicy, jest godzina 11. Chuj wie, o co chodzi. Ale się boję. Ja nie dam rady, kurwa. A ze mnie przykładu nie bierzcie nigdy, proszę was. Możecie wziąć przykład w sensie, żebyście zaczęli jeździć stopem, na przykład po Europie czy coś w tym stylu, ale nie bierzcie przykład całkowitego. Bardzo mi na tym zależy, bo od tego zależy wasze życie i moje sumienie. Pozdrawiam przez świat na fazie w niewiadomej sytuacji. 15 minut temu kazali mi tutaj spać. Teraz mówią, że jednak jadę. Nie wiem, co się dzieje. No to jestem transportowany do miasta. Oddalonego chyba o 300 km. A potem do Kweta. Z panem ochroniarzem. Znaczy z panem policjantem. Polis. Z panem policjantem. Kalasznikow. Jest super. Bardzo piękny Kalasznikow. Mogę wam coś o nim powiedzieć? Skonstruował go ten historyk. Skonstruował go Michał Kalasznikow w 1947 roku bodajże. Generał zresztą. Wyobraźcie sobie, że zostało ich wyprodukowanych około 50 milionów na całym świecie. Do dzisiaj go używają rebelianci oraz wszyscy inni ludzie. Czy to prawilni, czy też nieprawilni? W Europie jest uważany za broń niehumanitarną, ale miejmy to w dupie. Możecie tutaj zobaczyć słynne ciężarówki pakistańskie, całe ozdobione. O co w tym chodzi, nie mam pojęcia. Ale wygląda to imponująco. Jesteśmy na takim mini bazarku. Pan tutaj chce kupić, widzę, benzynę. I to chyba chodzi o nasz samochód. I wyobraźcie sobie, że właśnie państwo Pakistan wydaje, mimo że to jest skrajnie biedny kraj, właśnie wydaje pieniążki na mnie, bo mi się kurwa zachciało zwiedzać ich kraj, albo jechać przez ich kraj. A jak wygląda stacja benzynowa? No to właśnie przed wami. Nie chcę kurki, ale mamy kałacha, to nawet dwa.
tego wszystkiego nie rozumiem. Właśnie przesiadam się do innego pick-upa, również ze strzelcą. Dopiero wszystko wam pokażę, jak będziemy jechać, bo to absolutnie kawałować. I tak zmieniam transport non-stop. Teraz przesiadłem się do innego pick-upa. Siedzimy w środku. Pan po lewej, tutaj po mojej lewej to pan oficer. Tu mój ulubiony towarzysz, oczywiście z kalasznikowem. No i jedziemy sobie po pustyni. Dajemy radę. Mój ochroniarz idzie z kałasznikowem. Nie wiadomo co to jest, ale wszyscy wiedzą, że tu jestem. Wyciąga drugiego koła. Trochę się boję. Zatrzymało ich auto. Kurwa, nie wiem co to może być. Dobra, sytuacja jest taka. Gościu nas zatrzymał. Wszystko jest w porządku, będziemy żyć. Coś tam przekazują sobie. Pamiętajcie, że jestem w Baluczystanie. To jest miejsce, które jest, lekko mówiąc, troszeczkę poza kontrolą rządu. Dochodzi do nas kolejny żołnierz. Tym razem ma karabin. Ale wyobraźcie sobie, że on mi przypomina Mausera. Wygląda jak Mauser. I ma magazynek taki pięciostrzałowy, w sumie, czyli to jakaś snajperka. No cóż, zobaczymy. Stan opon pakistańskiej policji. A u nas się ciepiają, że nie ma rowka. Znaczy, że jest, ale jest słaby. Tutaj jest katastrofalny. Jakoś tak wyszło, że pomiędzy nogami trzymam tą chińską broń. Cały czas była niżej i celowała mi w ryj, a że bardziej ufam ruskiej broni, już tą sobie podwyższyłem tak, że jakby coś to strzeli w górę, a nie mi w ryj. To spodziewaliście się? Ludzie, jeżeli chodzi o spełnienie marzeń, to chyba to jest miejsce, gdzie rzeczywiście spełniam swoje marzenia. Uwielbiam broń, uwielbiam takie klimaty. No i wiecie, jak was transportuje policja, to znaczy, że musi być zajebiście niebezpiecznie. Jest dobrze. Drogi, jak widać, są budowane na wzór ukraiński, czyli jedziesz poboczem, czy tam, nie wiem, jakąś trawą. No tutaj akurat trawy nie ma, więc poboczem, byle nie po drodze. Tak właśnie jest na Ukrainie, zobaczcie sami. No to na razie stanęliśmy. Taka ciekawostka tutaj zajebista. Wyobraźcie sobie, że tam był kościół. Mam nadzieję, że go jeszcze uchwycę. Pytam się, a to nie jest problem Pakistanie? No nie jest. Może być church. Żegnam się z moim ulubionym policjantem. No cóż, siadam do kolejnej bryki. Teraz znowu Toyota, bo to wszystko to są Toyoty. Policjantu. Merci. Jestem na komisariacie i jacyś ludzie są wpuszczani do środka. I przy tym pan ich bije kablem. Wyobraźcie sobie. No i chyba był gościu się tutaj załatwić, bo widziałem jak kuca. Wstał i teraz podszedł. Nie mogę wam tego pokazać, bo jestem obserwowany. Pozwolili mi tylko z tej strony to kamerować. Cóż, czekam na transport i jadę tym za mną. Teraz już fajna Toyotka, nie? Po pakistańskiej policji raczej bym się nie spodziewał, że wyznaczą miejsce, gdzie są mróweczki. Zobaczcie. Widzicie? Postawili 5 kamieni. W sumie to 6. I w ten sposób, wiecie, oznaczyli, że tutaj są mrówki, żeby potem nie deptać. Już chyba wiem, dlaczego przejechanie tych 600 km podobno trwa 2 dni. No nie dziwne, jak na każdy punkt kontrolny, każda mała mieścina, muszę się zatrzymać, czekać 40 minut, aż się dogadają tutaj i mnie transportować będą znowu tych, kurwa, drogi typu Ukraina. No i jakoś to leci, nie? Punkt kontrolny. Patrzę. 4 tylko osoby przejeżdżały tędy przez ostatni miesiąc i wiecie co? Daria, Tomasz jechali 23 grudnia tędy. Prze hardkory. No później jakiś Chińczyk, no i ja.
Czyli widzicie, wszystko jest Poland. Chyba tutaj wysiadamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejna przesiadka. Chciałbym wam pokazać ogólnie Baluchistan, ale to jest jedna wielka piździarna pustynia, tu nic nie ma. Kompletnie nic. Czasem wielbłąda można spotkać, czasem przejeżdża auto. Więcej znajdziecie kałacha niż cokolwiek mądrego. Chyba kolejna głupia przesiadka. Ci policjanci, którzy tutaj ze mną jadą, są mnie mili, nawet mi nie dali kałacha. Nie lubię czegoś takiego. Ja bym dał. Jedziemy sobie z panem policjantem. My name is David. And my name is Mr. Abdulbasi. Pan? Abdulbasi. Abdulbasi? Yes. Okay. Jedziemy in the city, what go? Dalbandi. Dalbandi? Yeah, yeah. How many kilometers for Quetta? I think Quetta 400. 400? Yeah. It's good. Ziomeczku, narzekasz, że w twojej wiosce nic nie ma, nie? Nic się nie dzieje. No kurwa, co mają powiedzieć ludzie mieszkający w tym czymś? Tu się dopiero nic nie dzieje. Pierwsza rzecz, jaką powinienem pozbyć się w Pakistanie, to wąs. Kurwa. Zapuszczałem go od pierwszej połowy grudnia. Ostatni raz go ogoliłem w Albanii. I nie ma wąsa. Oto po raz kolejny sobie siedzę u siebie w pokoju. Tym razem mieszka ze mną w pokoju właśnie pan tutaj, żołnierz. Co widzicie? No przed wami pokażę wam z tej strony. Przed wami Kalasznikow. No. Przed wami Kalasznikow zaprojektowany w tak jak już mówiłem wcześniej, w 1947 roku. Cieszy mnie to bardzo, że cię trzymam to w rękach. Jest to broń rosyjska, nie wiem jakiej produkcji tutaj, bo to jest produkowane na całym świecie. No problem. No, jest dosyć spora, jest dosyć zajebista i waży ponad 3,5 kilo. Zajebista sprawa. No to cóż, spałem w hotelu, do którego przywoza mnie policja. Nie płaciłem, nie wiem kto płaci, pewnie Pakistan. Nikt mnie o to nie poprosił, ale swój paszport mam. Sprawdzę tylko. Tak, paszport mam, więc nie zapłacę. Moje łóżko oczywiście ładnie usprzątane. Wychodzę, jedziemy do Quetta. Mamy 400 km. Będzie mnie transportować armia. Takie czasy. Mamy tu bardzo wesoło. Pan tutaj śpiewa, jest sympatycznie, ale jak wyciągam kamerę, od razu kończy i jest poważny. Dziwna sprawa, to taki wesoły człowiek. Ale powiedział mi, że mam piękną brodę, że jestem piękny. Bardzo na to uważam, bo ostatni raz, kiedy facet mi mówił, że mam piękną brodę w Turcji, to próbował mnie zwałcić. Było to prawie 3 lata temu, ale nie zapomnę tego do końca życia. Dlatego uważam na każdy ruch, każdego hopa od tamtej pory. No tak to jest. Jedziemy, Baluchistan. Kolejny transport, tutaj z panami. Taka fajna sprawa, podobno mam się przesiadać 14 razy, bo jedziemy z jednego punktu armii do drugiego punktu armii i tak będą po prostu, będę się przesiadał. A tak ciekawostka fajna, zobaczcie tutaj. Ktoś tu chyba dostał kulkę. Dwie dziury po kałaszu i tutaj też. A teraz jadę tym autem. Pewnie tą trasą, gdzie to się stało. Smarek! Mamy na riba! Chodź, poczuj na rynku.
Kolejna przesiadka, ale już w postaci lekkiego terrorysty. Tak, kupiłem sobie Arafatkę afgańską, kurwa. Jak wejść z plecakiem, a zarazem kręcić siebie. Ciężki temat do ogarnięcia, ale nie przejmujcie się. Nie ma rzeczy, której by Fazowski nie ogarnął. Po co mi Arafatka? Nie tylko dlatego, żeby wyglądać jak inni, tylko dlatego, że jak zajebiście wieje piasek, to robię tak i jest git. Widzicie? Mam ochronę przed piaskiem. Zobaczcie, jaka uczynna ta policja pakistańska. Łebki wracają ze szkoły, to co robią? Zatrzymuje się policja i zabiera ich ze sobą. Nawet nie na stopa, tylko sami od siebie. Ciekawe, czy nasi policjanci zabierają na stopa. Na przykład gdzieś tam jak jadą z miasta na wieś. Uciężpięt, czy innych Mikołajek. No. Jak widzicie, dalej patrolujemy, tym razem z pomocą Biedronki. Jak zawsze ta sama Biedra przemierza ze mną świat. Baluchistan, Pakistan, dajemy radę. Afganistan tam. Yes? Yes. Okej. Okay. Przez świat do pozie. Kolejna przemiana. O dziwo tym razem wyobraźcie sobie, że jadę sam z tyłu, mogę robić co chcę, ale nie ma kałacha. Każdy mi mówi, jesteś muzułmaninem? Nie, chrześcijaninem. Ale jak to? Przecież wyglądasz jak muzułmanin. No i kurwa, właśnie o to chodziło. Wyglądam jak muzułmanin? Wyglądam, oni są przekonani, że jestem ich. Zobaczcie, broda jak oni. Brak wąsów jak oni. Jeszcze kurwa arabska, czy tam talibowska, talibańska, czy jak to się tam nazywa, chusta na głowie. Wyobrażacie to sobie? Tak, miałem tak wyglądać. Skończy się Pakistan, zgolę brodę, zgolę włosy, będę wyglądał jak Polak. Ale teraz chcę wyglądać na tyle podobnie do nich, że po prostu będę tak przemykał sobie po miastach jako taki, widać, że turysta, ale nie wiadomo skąd. Nie wiadomo, czy Europejczyk, czy muzułmanin, czy nie. No i o to mi chodziło. Będę się czuł bezpiecznie i będę mógł robić co nieco więcej niż taki sobie blondyn. Choć w sumie mam lekko blond brodę. I nie powiedzą, że rudą kurwa zabiję, jak to tak powiem. Spoko. Krótko transport przez armię. Nie chciałem tego, choć tak naprawdę chciałem. A zobaczcie, co cały czas mam przy sobie. Teraz pokażę, jak nie ma świadków. Tak, jest wygięta, ale z szacunkiem noszę. Najświętsza Maryja z Guadalupe. Mam ją właśnie z Guadalupe. Dostałem ją od takiego gościa Meksykanina. Meksykanin, zwykły chłopak, fajny, bardzo w porządku. Dał mi ją na szczęście. Ten obrazek. No i Najświętsza Maryja przemierza przy mym sercu, tutaj dokładnie, przemierza ze mną cały Pakistan. Bo to jest właśnie program przez świat na fazie. Nie będę jeździł po Francji, po różnych innych dziwnych krajach. Dla mnie nawet Rumunia czy Bułgaria jest zbyt cywilizowana. Moje miejsce jest tutaj. Dziwne kraje, posrane. Zobaczcie sami, przecież to jest kurwa, to jest cała pustynia. Urodziłem się po to, by pokazać wam właśnie moje przygody w tych posranych krajach. Bo kto inny wam to pokaże? Pan Wojtek? On się nie nadaje, żeby jeździć po krajach wrogich religii. On to bardzo ich krytykuje. Pani Martyna? Wielki szacunek, ale to nie jest to miejsce. A ja, zwykły chłopak, taki jak wy, z bloku, zakładam plecak na plecy i jadę w pizdu. Właśnie na tym polega program Przez Świat na Fazie. Program, nie wiadomo jak to nazwać. Nie ma się co przejmować, nie ma co nazywać. Trzeba po prostu to robić. Was zachęcam do tego, żeby jeździć po Europie. Jak wam się Europa skończy, jak wam się pomysły już po Europie skończą, to jedźcie na Azję, jedźcie na Amerykę Południową. Takie miejsca jak Pakistan, takie miejsca jak Afganistan, Iran. A Iran nie, Iran jest akurat bezpieczny, ale Irak zostawcie na sam koniec, jak już będziecie zajebiście doświadczeni. Póki jesteście nowicjuszami, raczej ogarniajcie normalnie.